Witam serdecznie, nazywam się Michał Lattali i dziś chciałbym Państwu zaprezentować metodę przejęcia kontroli nad systemem operacyjnym, do którego nie mamy uprawnień, za pomocą zainfekowanego nośnika. Symulację przejęcia kontroli nad systemem operacyjnym, który do mnie nie należy, przeprowadzę w środowisku Metasploit. Jest to, jak już wiele razy wspomniałem, bardzo, bardzo cenione wśród hakerów środowisko, choć są też o wiele lepsze frameworki, no ale ze względu na prostotę obsługi jest to, według mnie, jest to najbardziej powszechne środowisko hakerskie. Ok, co teraz zrobimy? Przede wszystkim utworzymy naszego Trojana, po czym uruchomimy usługę nasłuchującą, oczekującą na połączenie zwrotne, które zostanie nawiązane z maszyny, którą mamy zamiar zaatakować. W tym celu posłużę się dwoma narzędziami, a raczej czterema, dlatego że pokażę Państwu, jak zrobić to samo na dwa różne sposoby. Jest jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, którą tutaj chciałbym omówić. Chodzi o to, że od wersji Windows 7 została zablokowana funkcja auto odtwarzania z nośników USB. A nam chodzi o to, aby użytkownik nie miał czasu do namysłów. Chodzi o to, aby po włożeniu nośnika automatycznie został uruchomiony program, który nawiąże z nami połączenie zwrotne, za pomocą którego będziemy mogli wykonywać na systemie operacyjnym, do którego nie mamy uprawnień, różne czynności. Więc aby ominąć ten problem, chociaż istnieją metody umożliwiające włączenie funkcji uruchamiania na napędach USB za pomocą oprogramowania, które symuluje stację dysków, stację CD-ROM dokładnie, który po prostu oszukuje system. No, nie będziemy teraz wchodzić w te szczegóły, bo zrobimy to za pomocą zwykłego CD-ROMu. Ok, pierwszą metodą, którą się posłużę, będzie narzędzie set ze środowiska Metasploit. Oczywiście można go znaleźć także w innych frameworkach. Jednak jesteśmy tutaj. Ok, klikamy sobie, uruchamiamy seta. I teraz tak. Przede wszystkim musimy utworzyć, zainfekować nasze medium, czyli wybieramy sobie tutaj jeden, bo to będzie atak socjotechniczny. Po czym chodzi nam dokładnie o to, co jest tutaj pod numerem 3. Tworzenie zainfekowanego nośnika. Trójka. Wybieramy sobie dwójkę. To są pliki .exe. I tutaj mamy kilka opcji. O co chodzi? Chodzi o to, że musimy określić, co ten program ma zrobić, jak zostanie uruchomiony przez użytkownika. W tym przypadku wybierzemy sobie Windows Reverse TCP MetaPetter. Chodzi nam o uruchomienie MetaPettera, połączenia zwrotnego wykorzystującego zalety MetaPettera i protokół TCP. OK, wybieramy sobie dwójkę. Zobaczymy później, jak to działa. I teraz należy wprowadzić adres IP maszyny, z którą mamy nawiązać połączenie, czyli z naszą maszyną. Maszyna zaatakowana ma nawiązać z nami połączenie po uruchomieniu programu. OK, to jest nasz adres. Wybieramy sobie port 443. W tej chwili jest generowany ten ładunek. Jak widać, ładunek został zapisany w tym katalogu. Root set, to jest ukryty katalog set.
I tu jest payload.exe. Oczywiście można sobie go skopiować później na płytę CD-ROM, zmienić nazwę na jaką się chce, bo nie jest to pewne, że użytkownik ma włączoną funkcję odruchomiania, bo można tą funkcję odruchomiania wyłączyć i jest to zalecana procedura związana z bezpieczeństwem. Wiele osób to robi, ale nie w warunkach domowych generalnie. Robi się to w przedsiębiorstwach w związku z wprowadzoną tam polityką bezpieczeństwa. Wyłącza się funkcja odruchomiania między innymi. No, w niektórych przypadkach też się wyciąga napędy CD-ROM i DVD i tak dalej z komputerów lub się je blokuje w BIOSie. Blokuje się po prostu możliwość uruchomienia nawet komputera z tych napędów. Ok, teraz tak. Po utworzeniu tego payloadu, tego ładunku, musimy uruchomić usługę nasłuchującą. Program nam już to podpowiada, czyli to narzędzie SETA. Uruchomimy sobie tą usługę. Yes, ok. Ok, usługa została uruchomiona. Sprawdzimy, czy wszystko jest w porządku. Ok. Ten multihandler, to jest moduł multihandler, nasłuchuje i czeka na połączenie zwrotne. Ok, teraz tak, mamy utworzony program, który będzie uruchomiony na maszynie docelowej, czyli na maszynie, którą będziemy próbowali, którą będziemy próbowali przejąć. I mamy uruchomioną usługę nasłuchującą. Teraz tak, musimy sobie ten program, który utworzyliśmy, musimy sobie go skopiować na nasz nośnik. Zobaczmy, jak to wygląda. On się znajduje w tej lokalizacji. I został uruchomiony, znaczy został utworzony w tym miejscu. Ok, i to jest tak, program exe i autoruninf. Ten plik autoruninf, jak zapewne Państwu wiadomo, powoduje autoodtwarzanie tego, co zostało w tym pliku określone. W tym przypadku ten plik jest gotowy, zobaczmy sobie. On ma tutaj właśnie Open Program Exe, czyli to oczywiście jak zmienimy nazwę tego pliku po skopiowaniu go, bo warto zmienić nazwę, bo nie zawsze auto uruchomienie jest włączone i użytkownik nieraz po prostu będzie musiał kliknąć na przykład, nie wiem, faktura czy usługa, nie wiem, instrukcja służbowa czy cokolwiek innego, no można jakoś tą nazwę dopasować do okoliczności. To tak samo będzie trzeba zmienić ten wpis w autorun, w pliku autorun. Ok. Po skopiowaniu tych dwóch plików na nasz nośnik, co już zrobiłem, można zobaczyć, jak całość działa. O co tutaj chodzi? Ok, przejdźmy sobie do naszej drugiej wirtualnej maszyny. Jest to Windows 7. I włóżmy tą zainfekowaną płytę CD do napędu. Ok, zobaczymy, co się będzie działo. Nośnik został włożony, napęd się uruchamia. Ok. Jest. Także nie musieliśmy tutaj w nic klikać. Połączenie zostało już nawiązane. Zobaczmy sobie, to jest ten napęd właśnie, instrukcja służbowa, ja to nazwałem. I tu się to wszystko znajduje, ale zostało samo uruchomione, ja nie musiałem w to klikać. To połączenie zostało praktycznie nawiązane zupełnie po cichu. Ale ja z tej maszyny, na której ja pracuję, mogę już nawiązać połączenie w tej chwili z maszyną, z systemem Windows, którą właśnie próbuję przejąć. Zobaczymy sobie tą sesję, to jest dokładnie, to już możemy zamknąć, to nie jest nam potrzebne, nie będę tej maszyny wyłączał oczywiście, tylko powiększę trochę to okno i zobaczmy sobie teraz,
przejdźmy sobie do tej sesji, która została nawiązana. Przepraszam. OK. Mamy już meterpetera, jesteśmy w meterpeterze. Tu mamy bardzo dużo, jak już w wielu innych prezentacjach pokazywałem, jest tu bardzo dużo różnych poleceń, które można sobie uruchomić, można zrobić zrzut zawartości pliku sam, czyli hasło i tak dalej. Zobaczmy sobie jednak, przejdźmy do shella. OK. Przejdźmy do C, bo jesteśmy byliśmy na D i zobaczmy sobie zawartość tego. No jesteśmy w tej chwili, możemy tutaj tworzyć użytkowników, możemy kasować pliki. No możemy wiele rzeczy wykonywać. Mamy już praktycznie pełną kontrolę nad maszyną, która nas interesowała. Pokażę teraz Państwu, jak osiągnąć ten sam efekt w inny sposób. Jest to sposób bardziej ręczny. Można tutaj określić więcej parametrów. Posłużę się przede wszystkim narzędziem MS Venom. To narzędzie pozwala na utworzenie, na wygenerowanie naszego trojana, naszego ładunku. I przede wszystkim trzeba tutaj określić, co ten ładunek ma robić. Robi się to określając payload. W naszym przypadku jest to meterpeter reverse TCP, czyli nawiązanie połączenia zwrotnego. I teraz uwaga, jeżeli byśmy byli za jakimś routerem, no to oczywiście trzeba byłoby tutaj wybrać reverse HTTPS. I tak samo, jeśli chodzi o port, to ten port musielibyśmy przekierować na routerze do naszej maszyny. OK, określamy format pliku. To, co zrobiliśmy wcześniej, wykorzystując seta. Określamy sobie exe. Architektury systemu musimy określić tutaj. Platformę. Jest to Windows w tym przypadku. No i ważne jest, abyśmy podali prawidłową nazwę naszej maszyny. Znaczy prawidłowy adres IP naszej maszyny. Bo to jest adres, z którym to połączenie zwrotne ma zostać nawiązane. Port, no i tutaj określamy sobie nazwę tego pliku, ona jest dowolna. Nie musimy już wtedy zmieniać nazwy po skopiowaniu lub przed skopiowaniem na nasz nośnik. OK, utwórzmy sobie ten ładunek. Może to chwilę, oj, jest gotowe. To jest, wygląda następująco. Ładunek został utworzony w miejscu przez nas określonym, w lokalizacji przez nas określonej. No i tak samo jak oczywiście plik autorun.inf w tym przypadku nie został utworzony, no ale to jest bardzo prosta sprawa. Tam jest jedna, zaledwie jedna linijka, dwie linijki do wpisania. Także można to ręcznie zrobić. I teraz co? Teraz musimy uruchomić usługę nasłuchującą. Jak to się robi? Musimy przejść do Metasploita. Bo przed chwileczką byliśmy w zwykłym terminalu. OK, i teraz tak. Jest to moduł multihandler. Przepraszam, handler. Tutaj też musimy, zobaczmy sobie informację. On atakuje praktycznie, służy to jest moduł, który służy do wielu zadań. W tym przypadku będzie on nasłuchiwał na połączenie zwrotne, będzie oczekiwał na połączenie zwrotne meterpeter reverse TCP. Więc trzeba określić, o co nam chodzi. Przepraszam. OK. Ładunek został ustawiony. No musimy teraz dla tego ładunku. Zobaczmy sobie. Musimy sobie ustawić właśnie naszego hosta, adres naszego hosta i adres portu. Bo on domyślnie jest inny niż
w ładunku, który utworzyliśmy, jest domyślnie inna wartość tutaj. Tak, żeby wszystko się zgadzało. Cztery, cztery, trzy. No i możemy tą usługę nasłuchującą sobie uruchomić. No i teraz jak przejdziemy do naszej maszyny Windows i włożymy tą płytę, no to powinno stać się dokładnie to samo co wcześniej. Zobaczmy jak to działa. Płyta została włożona. OK. O, już połączenie zostało nawiązane. Jesteśmy bezpośrednio w MetaRouterze. Działa to troszeczkę inaczej niż wcześniej, ale efekt jest ten sam. Dziękuję za uwagę i zapraszam ponownie.